Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry The Witness, czyli nasze kochane, trudne zagadki. A ja was witam tym pięknym krajobrazem. Trafiłem akurat na palmy, których wcześniej nie widziałem. No cóż mogę powiedzieć, jest tutaj bardzo dużo do schodzenia. Tu widzę jakąś budowlę, ale pierwsze ciekawi mnie koniec tutaj, że tak powiem, tej plaży, wyspy. Okej, okay, tu nie ma nic, więc wróćmy, zobaczmy co będzie z tej strony. Jest jakieś wyjście gdzieś, ale... Tu jest jakiś puchar. Ale co to ma znaczyć? No tutaj raczej... Aha! O kurde, to jest zarąbiste! Patrzcie się, jak cień się ładnie odbija, jakby gościu po prostu trzymał ten kielich w dłoni. No nie, no to jest mega, no... Wiecie co wam powiem? Mam takie przemyślenie. W sumie nie wiem, czy już o tym gadałem, czy nie, ale ta gra według mnie, nie wiem, czy dobrze to powiem, ale jakby to wysłowić się, nie wiem, czy to dobrze pasuje, ale tak piękne krajobrazy, gdzie większość ludzi może na przykład gonić i nie wiem, próbować rozwiązywać zagadki i w ogóle nie, no, nie zważa na to, jaki tu jest piękny świat, jaka tu jest po prostu różnorodność, że jest i woda, i jakieś palmy, jakieś lasy, jakieś budowle, jakieś wieże, zamki, jakaś wioska, młyny i tak dalej. I to wszystko jest bardzo ładnie kolorowe, w bardzo fajnym, ładnym klimacie. I mi się wydaje, że no... Nie wiem, no... Takie jest moje zdanie, że trochę się czuję tak, jak powiedzmy, tak jak ostatnio mówiłem właśnie, czy to o rafcie, czy na przykład, nie wiem, taki las, taka dżungla, jakieś te bardziej mi przypominają na przykład Far Cry'a, niż powiedzmy, no, Far Cry'a 3, czy tam 4. Niż na przykład grę logiczną, a tu mamy zagadki i tak się zastanawiam się, ile procent ludzi zwraca uwagę właśnie na drzewa, na kolory liści, na... Wiadomo, nie jest to grafika jakaś tam mega taka realistyczna w ciul, ale no, jeżeli chodzi o samą grę, to spoko, nie? Tylko, że właśnie to mnie zastanawia, że jak to jest odbierane przez innych ludzi, że na przykład, nie wiem, czy w ogóle są tacy ludzie, którzy by na przykład, nie wiem, biegali po tej wyspie i robili tylko zagadki, a nie zwracają uwagi na przykład na ten. Mnie od razu tutaj zaskoczyło po prostu ten krajobraz. Jak oni to mogli... Bo to, że siedzieli nad zagadkami, to spoko. Ale to, że na przykład... zrobili do tych zagadek jeszcze takie piękne krajobrazy, to jest dla mnie tak zastanawiające, bo według mnie, no ja na przykład w takim krajobrazie bym widział, nie wiem, survival, coś jak właśnie a la Raft, czy nie wiem, Green Hell, właśnie w takich krajobrazach, czy na przykład, nie wiem, jakiegoś FPS-a typu właśnie Far Cry. Dlatego mówię właśnie, że taki krajobraz przypomina mi właśnie bardziej takie gry, taki gatunek gier, czy to FPS-y, czy survival. Co jeszcze można by było zrobić w takiej grze? No, no na pewno te dwa gatunki myślę, że spełniłyby tu rolę. A tu mamy po prostu zwykłą grę logiczną, gdzie chodzimy od planszy do planszy, rozwiązujemy zagadki i...
Dobra, jedne drzwi się otwarły. Okej. Wchodzimy do jakiegoś domu, który w sumie od razu na pierwszy rzut oka mi przypomina taki, nie wiem, japoński dom z tymi kratkami, z tym drzewem na środku. Widzę, że tu są jakieś... Jakaś dziwna w ogóle muzyka tu gra. Nie, tu się nie da rady nic zrobić. Myślałem, że to będzie tak jak ostatnio, że gdzieś, o, na statku tak było, nie? Czekajcie, bo ja nie rozumiem za bardzo kontekstu. Po co ja tutaj weszłem, skoro tu nic nie widać? Jest sobie drzewo, są cztery panele. Czekajcie, od tego leci jeszcze prąd tu i w górę gdzieś, tam w drugą stronę. Tylko, że tutaj nie ma wyjścia. Właśnie, jak teraz... Dobra, skoro otworzyłem tutaj drzwi, może trzeba lecieć, obiegnąć to z drugiej strony. Okej, jesteśmy, ale nie widzę tutaj żadnych paneli z zagadkami. Aha. Dobra. Już widzę, tylko teraz tak. Co mi to może mówić, ten znak? Czy mamy tu jakąś podpowiedź? Tu jest jakiś mężczyzna, podświetlony bardzo ładnie. Aha, tu nie możemy wejść. Tu na kamienie możemy wejść i obejść to, ale tylko dotąd. Aha, dobra, okej, czyli przez murek możemy zejść. O, tu jest coś, ale tego nie możemy kliknąć. Ale za to możemy sobie otworzyć bramkę do zamku naszego i kiedyś tutaj już byliśmy w którymś odcinku, więc spoko, obeszliśmy sobie tutaj to dookoła. I teraz pytanie jest tak, o co może chodzić tu? Nie. Też nie. Oczywiście najpierw najprostsze, no nie? Nie wiem, czy mam omijać te... Nie. Na razie próbuję na czuja, bo... może tu, 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 tu. No tu w sumie tu może być mnóstwo tych kombinacji, jest wiele. To jest właśnie to, że nie wiem. Dobra, jaki jest kontekst tego? Właśnie, a może jest coś podpowiedziane w środku budynku? No w sumie te kable prowadzą... Czekajcie, bo jest, jeszcze jest tutaj coś. Czekajcie, czy to są jakieś drzwi, czy co? Kabel chyba szedł tam gdzieś. Szczerze powiedziawszy, za bardzo nie wiem, ale czy jest tutaj coś, co mogłoby mi podpowiedzieć w jakiś sposób? No to jest proste, tak, ale... A czy te płótna nie będą czasem podpowiedzią? A może trzeba coś zobaczyć w nich?
Patrzę też na te odblaski światła, ale nic mi to nie mówi. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo nie wiem, czy to nie będzie czasem może jedna odpowiedź. Tak. Tylko, że drugiej podpowiedzi za bardzo nie widzę. Co mogłoby być podpowiedzią jeszcze? Chyba, że to by było znowu drzewo. Trudno stwierdzić, że tak powiem. Gdzieś weszłem. Zakućkałem się. Że tak powiem, dobra, choćby sprawdzić, i tak, tam było. Tu w sumie też nic nie widać, ale są dwie dziury. Ale od czego te dziury były? Nie wiem, na każdym materiale jest. Gdzieś w innym punkcie. Tam jest tam, tu jest tu. Czy to może chodzić o załamanie? Nie wiem, no według tego wygląda tak, że musiałbym jechać nawet tu gdzieś. W tym momencie tak i tak. Nie. Nie. To jest właśnie najgorsze, że ja tylko myślę, po prostu myślę, co może być podpowiedzią. I tu są jakieś deski. Tutaj desek nie ma. A skąd w ogóle są te deski? To jest ciekawe. Czekajcie, a tu nie ma, nie ma, tutaj wejścia nie ma. Czyli to trzeba zrobić. To jest jakby, nie wiem, nadpalone. W sumie to obrazuje tak jakby człowieka. Aha, z tej strony nie widać. Ale patrzcie się, czekajcie. To jest chyba środkowe, tak? Środkowe są tylko dwie plamy. A z tej strony. Nie, to nie tu było. Aha, ostatnie. Ok. Czyli pokazuje. W prawo, w lewo i w górę. W prawo, w lewo. Sprawdzimy to. W prawo, w lewo i w górę. Prawo, w lewo. O! Szczerze, tego się nie spodziewałem, ale znaczy się, że można wyczytać wskazówki. Czyli wskazówek musi być więcej. Czyli teraz muszę znaleźć coś, gdzie będzie się zaczynało u dołu i kończyło się na lewej stronie. Czyli u dołu i na lewej stronie. No to szczerze powiedziawszy, tutaj trzeba się teraz przyzierać wszystkiemu. Wiecie jak to jest? Trzeba wszystko obczaić, wszystko oglądnąć. Dobra, czyli to mamy załatwione. Dziękuję znaczku.
Tam to idzie dalej, tylko że. Może to rzeczywiście miało być tak widoczne. Ja tak zrobiłem i zaliczyło. Tylko pytanie. Pytanie. Tutaj na przykład nie widać nic. Tu nie widać nic. Nie wiem, czy to chodzi o sufit. Coś musi zaczynać się w lewo. A czekajcie, a to nie będzie czasem ta podpowiedź, bo tu mamy to jakby z dołu do góry i potem na lewo jest dziura. To już jest w ogóle masakra, że tak powiem. Są jakieś patyki wyrozrzucane. Ale jest pełno odnóg, pełno gałęzi, więc nie wiem, czy można to użyć jako podpowiedzi. Tu nie ma nic wydrapanego na tym. Tu jest jakiś dziwny znaczek, ale on jest trochę zasunięty. Dobra, to czekajcie, jak tam było? Z dołu do góry trochę i w lewo, czyli musiałbym kombinować coś. Czekajcie, mamy tutaj ten znaczek? Nie. Czekajcie, ja jeszcze raz obczaję, bo nie wiem, czy to jest na pewno to. Mi się wydaje, że to może być to, że. Bo może być też tak, że tam będzie podpowiedź, na tamtym murku, ale dobra. Więc tak, jest tak. O. Coś takiego. A! Czekajcie. To też jest zagadka. Nie. Ale jaja. Czekajcie. Czy to jest rzeczywiście tak działa? Ale jaja. To znaczy się, że gdzie byśmy się nie obrócili, to drzewo będzie nas. Czyli co? Czyli jak. Czekajcie. Teraz to zauważyłem, że są tutaj jakieś kable, ale. Czy rzeczywiście to by było tak, że no, znaczy, no nie, czy rzeczywiście, no rzeczywiście tak jest, popatrzcie się, jadę na przykład tu i tu nie przejadę, ale mogę przejechać tak i to mi nie działa. Tak pojadę, też mi nie działa. Patrzcie, teraz zaznaczę tu. To tamta mi mruga. Czekajcie. Chyba znalazłem sposób. Czekajcie. Chciałbym wiedzieć, co się stało, bo słyszałem dziwny sygnał. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dobra, to mam podświetlone. Ja tam zaczynam rzeczywiście z dołu.
Czyli musiałbym jechać w górę, delikatnie po skosie. No, to tylko jest moje myślenie, takie życzeniowe, ale. Ale trzeba przyznać, że zagadka z drzewkiem spoko, tylko że. O! Czekajcie. Jest facet. A ciekawe, co by się stało, gdybym zrobił w drugą stronę. Czyli musiałbym tu skończyć. Czyli bym musiał zacząć. Nie. Tu i tu była ta kropka. Czyli musiałbym się tak ustawić. Dobrze mówię? Nie. Nie, dobrze mówię. Mógłbym pociągnąć tak, tak, tak i zrobić tak. Aha. O kurde, no to teraz już wiem, o co chodzi, czyli teraz zamknęliśmy i wtedy jak tu zamykamy żaluzje, to te się otwierają, a teraz jakbyśmy otworzyli te boczne, to te się będą zamykać. Dobra, no to teraz trzeba będzie się przyjrzeć temu dokładnie. Dobra, czyli robimy jeszcze raz, pyk, pyk, pyk i tak. Dobra, żaluzje się otwierają, a te się zamykają. Dobra, na tych żaluzjach nic nie widać. Powiedzmy, że to są żaluzje, rolety. Zwał jak zwał. Tu się nic nie stało, to było. Tu też się nic nie stało. Tu na tych panelach też nic nie widać dalej. Okej, czyli tak, jest. Nie wiem, co to jest to w sumie. Jakieś zwierzę czy coś. Tu widzimy to jakby faceta, który sięga w bok. A powiedzmy, że. Dobra. Facet sięga do kielicha, ale my wiemy, gdzie to jest, bo to jest tam. A czekajcie, a gdyby tak okazało się, że na przykład teraz żeśmy do tego doszli i zalecimy tam i tam się coś zmieni? No szczerze, to by były jaja. To naprawdę im dłużej gram w tą grę. Nie, no tu się nic nie zmieniło. Kielich dalej jest na. Ale jest facet i jest kielich. Tam jest tak samo narysowane. Możliwe, że może tu będzie zagadka. Właśnie, tylko na co patrzeć? Facet z kielichem. W jakiejś opuszczonej, rozwalonej. A co to jest to? O Lord God, helper of those who seek you, I see you
in the garden of paradise, and I do not know what I see, because I see nothing visible. I know this alone, that I know that I do not know what I see, and that I can never know. I do not know how to name you, because I do not know what you are. Should anyone tell me that you are named by this or that name, by the fact that one gives a name, I know that it is not your name. For the wall beyond which I see is the limit of every mode of signification by means. Should anyone express any concept by which you could be conceived, I know that this concept is not a concept of you. For every concept finds its boundary at the wall of paradise. Should anyone express any likeness and say that you ought to be conceived according to it, I know in the same way that this is not a likeness of you. So too, if anyone, wishing to furnish the means by which you might be understood, should set forth an understanding of you, one is still far removed from it. For the highest wall separates you from all these, and secludes you from everything that can be said or thought, because you are absolute from all the things that can fall within any concept. Nicholas of Cusa, 1454. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo dziwna. Bardzo dziwna, że tak powiem. Ale spróbujmy to zrobić. Gdzieś. Nie. Yeah. Właśnie, to mnie właśnie wkurza, że jak ja się tu pomylę, to... Ale nie, bardzo ciekawa gra. I teraz ten tekst w ogóle o tych myślach, o tym, że wszystkie rzeczy, o których myślisz, że to może być głupstwo i tak dalej, i kłamstwo i tak... No... Powiem wam tak, że w życiu nie grałem bardziej logiczną grę jak to. Wiadomo, grałem w Portala 1, teraz Portala 2 też ogrywam, także zapraszam na odcinki, ale jeżeli chodzi o The Witness według mnie na razie przebija wszystko. Dalej nie wiem, chyba że musiałbym popatrzeć na to z drugiej strony. No, tutaj bym powiedział, że bardziej to widać, tylko że tak. To jest bardziej tak. Prawo, lewo, prawo, lewo. Nie wiem, czy to jest podpowiedź. Prawo, w lewo, prawo, w lewo, prawo, w lewo. Nie wiem, tak? Nie. Dobrze, wyłączyło nam to znowu. Okej, okay, ale myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Jak widzieliście, bardzo ciekawe w ogóle to, co tu się dzieje w tej grze i te krajobrazy i tak dalej. Spędziliśmy tu trochę czasu. Coś udało się zrobić, coś nieco, coś znaleźć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.